Tylko 12 kibiców Radomska przyjechało na mecz do Chorzowa. Ruch dotychczas spotkał się z Beniaminkiem Ekstraklasy 3 razy w lidze i pucharze i nie wygrał żadnego meczu. Czy tym razem przełamie tę serię? Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją w podstawowej jedenastce Ruchu pomocnik Jan Woś. Czy będzie to wzmocnienie dla drużyny gospodarzy? W grze Wosia było widać dłuższą nieobecność na boisku. 11 minuta spotkania, brzemienna w skutkach i dla końcowego wyniku spotkania akcja. Damian Gorawski zdecydował się na uderzenie prawą nogą. Wspaniała interwencja bramkarza gości Tomasza Borkowskiego. Rzut rożny dla gospodarzy. Rafał Grzelak. Spore zamieszanie na polu karnym. Za krótko wybita piłka. Dochodzi do niej Łukasz Surma. Potężne uderzenie. Piłka trafia w napastnika Chorzowian Mariusza Śrutwę i jest 1-0. 94. gol Mariusza Śrutwy w historii występów ligowych, ale bramka przedziwna, właściwie Śrutwa trafiony piłką. Ten rykoszet zmylił bramkarza i ten gol można uznać za szczęśliwy dla Ruchu. Igor Sypniewski w 3 meczach ligowych zdobył 3 bramki. Na razie w Chorzowie jest bez gola. Czy w drugiej połowie uda mu się pokonać Marka Matuszka? Rozpoczęła się seria pojedynków pomiędzy napastnikiem gości a Markiem Matuszkiem. Matuszek z tych pojedynków wyszedł obronną ręką. Nie dał się pokonać, nie dał się zaskoczyć przez tego czołowego snajpera naszej ligi. Igor Sypniewski nie zdobył tym razem bramki, pomimo że próbował różnych sztuczek, chociażby nawet strzałów z dalszej odległości. Najwięcej braw w broniącym się zespole gospodarzy otrzymał bramkarz. Zostałeś bohaterem meczu. Nie można tak mówić, po prostu cała drużyna jest bohaterem tego meczu, bo wszyscy walczyli do końca, nawet nie mieliśmy siły się cieszyć już po meczu, bo wszyscy byli tacy zmęczeni. Ale z dużym trudem ta wygrana wam przyszła. Tak, naprawdę bardzo ciężko się nam grało, ale najważniejsze, że przełamaliśmy tą pasę 3 porażek z drużyną Radomska. Ruch pokazał, że umie się dobrze bronić i nie stracili bramki. Chwała im za to. Na szczęście w piłce nożnej nie zawsze wygrywa lepszy. Myśmy to już kilka razy przeżyli, szczególnie z zespołem z Radomska. Kiedy to myśmy byli zespołem zdecydowanie lepszym i przegrywaliśmy. Dzisiaj się historia odwróciła i to my się możemy cieszyć.